Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. 30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych. Urząd Skarbowy szykuje się na przyjęcie większej liczby osób składających rozliczenia na ostatnią chwilę. Jak się okazuje, w tym roku może być ich niezbyt wiele, bo już połowa podatników rozlicza się przez internet. Niespełna tydzień przed ostatecznym terminem składania zeznań podatkowych w Wałbrzychu ze skarbówką rozliczyło się około 70% mieszkańców. Oznacza to, że jeszcze około 20 tysięcy osób nie spełniło swojego ustawowego obowiązku wobec Urzędu Skarbowego. Dobra wiadomość dla urzędników jest taka, że połowa podatników zdecydowała się wypełnić i wysłać zeznanie drogą elektroniczną. Sprawdza się ta forma. Z roku na rok obserwujemy większą liczbę zeznań złożonych elektronicznie. W ubiegłym roku było niewiele ponad 20%. W tym momencie już mamy 50%, czyli to się sprawdza. Dlaczego warto? Dlatego, że w przyszłości planujemy przejść w ogóle na elektroniczną formę kontaktu z urzędem. To raz. Dwa, złożenie zeznań w formie elektronicznej powoduje to, że zeznanie od razu jest w systemie. Nie trzeba go przyjmować na dole w kancelarii, ręcznie wprowadzać do systemu, ono od razu jest w systemie. To zeznanie jest poprawne, od razu możemy je przekierować do działu rachunkowości i realizować zwrot nadpłaty, dlatego nadpłaty z zeznań elektronicznej idą w ciągu maksymalnie 2 tygodni. Natomiast w formie papierowej do 2 miesięcy. Nakłonienie tak wielu podatników do elektronicznych form rozliczenia to niewątpliwie sukces urzędników. Wałbrzyszanie przekonują się do tych innowacji głównie z powodu prostoty i szybkości tego systemu. Wystarczy numer PESEL lub NIP, znajomość kwoty przychodu z poprzedniego zeznania, komputer podłączony do internetu i oprogramowanie, które można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów pod adresem www.finanse.mf.gov.pl. System przeprowadzi podatnika przez proces wypełniania e-deklaracji, a także od razu wskaże ewentualne błędy. Jeżeli zeznanie zawiera jakikolwiek błąd rachunkowy czy błąd formalny, to system nie przepuści dalej, nie puści tego zeznania przez bramkę elektroniczną i to zeznanie nie wpłynie do urzędu. Od razu jest komunikat, że zeznanie jest błędne, mało tego, która pozycja jest źle wypełniona. Także no nie trzeba kalkulatora, wszystko system sam wylicza, trzeba tylko poprawnie wprowadzić swoje dane. Nadal najczęściej popełnianym błędem przy składaniu deklaracji papierowych jest brak podpisu podatnika. Zdarzają się również inne błędy. Koszty uzyskania przychodu. Wpisywane są w większej wysokości niż powinny być. Jeżeli ktoś ma 2 lub więcej płatników, to nie stosuje kosztów, które narzuca ustawa, tych limitowanych, tylko daje faktycznie wskazany przez płatnika i to jest błąd, ale tego też nie przepuści system e-deklaracji. Także tutaj też zachęcam do składania przez system e-deklaracji, bo to jest od razu weryfikowane. Jakie jeszcze błędy? No jeżeli chodzi o odliczenie. Ulga za internet, wiadomo, że ta ulga została już zniesiona tylko dla nowych użytkowników przez 2 kolejne lata. Jeżeli ktoś korzystał wcześniej, już nie może z tej ulgi korzystać. Zdarzają się osoby, które ponownie korzystają z tej ulgi, no to już jest traktowane jako błąd. Tak samo jak dosyć sporej zmianie uległa ulga na dzieci. No ale tutaj myślę, że bardzo mocno nagłaśnialiśmy, tam były szkolenia prowadzone przez Urząd Skarbowy, na stronie internetowej urzędu też są tego typu informacje, więc myślę, że nie powinno być z tym większych problemów. Ważne jest także, aby dotrzymać terminu złożenia zeznania, bo na spóźnialskich czekają w niektórych przypadkach bardzo wysokie kary. To jest traktowane jako wykroczenie skarbowe. Ta kara zawiera się w przedziale od 168 zł do 3360. Także zachęcam jednak, żeby złożyć zeznanie w terminie. Wysokość kary zależy od tego, czy to zeznanie jest po raz pierwszy złożone po terminie, czy co roku jest składane po terminie i od sytuacji majątkowej osoby. Uzależniony jest od dochodów. Przypominamy, że deklarację należy złożyć do 30 kwietnia do godziny 23:59. Pracownicy Urzędu Skarbowego od 28 kwietnia będą pełnić dyżury do godziny 18. Ruszyły prace na placu po byłym PKS-ie. Powstanie tam market Aldi. Wałbrzyski dworzec PKS-u przez wiele lat mieścił się przy skrzyżowaniu ulic Wysockiego i Sikorskiego. W lutym 2009 roku Wałbrzyski PKS jako jeden z pierwszych w kraju został zlikwidowany. Przez kilka lat obiekt stał pusty i niszczał, a miasto nie posiadało dworca autobusowego. Teren kupiła wrocławska firma, która 2 lata temu wyburzyła perony dworca. Już wtedy mówiło się o tym, że na tym terenie powstanie sklep sieci Aldi.
Teraz wrocławska firma odsprzedaje przygotowany grunt spółce należącej do sieci Aldi. Aldi to sieć dyskontów pochodzących z Niemiec, która ma obecnie sklepy także w Belgii, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii. Podzielona jest na kilkadziesiąt spółek. Właścicielem terenu byłego dworca PKS w Wałbrzychu została spółka z Chorzowa. W Polsce Aldi ma około 80 sklepów. Sieć weszła na polski rynek w 2007 roku. Jeśli chodzi o miejsce, w którym zatrzymują się w Wałbrzychu autobusy dalekobieżne, to w tej chwili istnieje jedynie prowizoryczny przystanek na ulicy Sikorskiego, gdzie jest tylko Wiata. Problem ma rozwiązać powstanie centrum przesiadkowego na ulicy Lubelskiej. Budowa ruszy jednak nie wcześniej niż w przyszłym roku. Prace drogowe powróciły do dzielnicy Piaskowa Góra. Obecnie remontowana jest ulica Kusocińskiego, co wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi wzdłuż tej trasy. W pierwszym etapie został wprowadzony ruch jednokierunkowy na odcinku ulicy Kusocińskiego od ulicy Wyszyńskiego do Obrońców Westerplatte oraz na ulicy Naukowskiej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do Hirschfelda. Objazd poprowadzony został ulicami Broniewskiego i Wyszyńskiego. Całość przebudowy tego odcinka drogi będzie wiązał się również z przebudową dwóch skrzyżowań, właśnie z ulicą Westerplatte, a także z ulicą Naukowskiej. Takie prace utrudnienia dla kierowców potrwają do 15 lipca, bo wtedy planowane jest zakończenie całej inwestycji. Koszt to ponad 4 miliony złotych. W trakcie remontu zostanie wykonana ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do zjazdu na drogę dojazdową do stadionu sportowego. Komunikacja miejska to jeden z elementów funkcjonowania Wałbrzycha, który zdecydowanie zmienił się na plus. Po mieście jeżdżą wyłącznie nowe autobusy, więc przyszła kolej na wymianę przystanków, tak by standardem nie ustępowały pojazdom. Urzędnicy w Wałbrzychu prawdopodobnie zapomnieli już o wpadce, jaka miała miejsce w 2012 roku, kiedy to nie udało się uzyskać dofinansowania na modernizację przystanków autobusowych komunikacji miejskiej z powodu odrzucenia wniosku przez Urząd Marszałkowski. Ówczesna szefowa Departamentu RPO Barbara Kaśnikowska tłumaczyła nam, że wniosek zawierał błędy formalne. Prezydent Wałbrzycha zapowiadał wówczas, że miasto z projektu nie zrezygnuje, ale wymiana wiat będzie trwała dłużej, bo realizowana będzie głównie z funduszy miejskich. Od tamtej pory w mieście faktycznie wymieniane są przystanki, głównie przy remontowanych drogach, ale w tym roku nowe wiaty pojawią się też przy innych trasach. W tym roku postawiliśmy już 31 wiat przystankowych w różnych częściach miasta. Jest to tam, gdzie robimy przebudowę, to automatycznie również stawiamy nowe wiaty. One mają służyć nie tylko naszym klientom, pasażerom, ale również w pewien sposób poprawić wizerunek miasta. W związku z tym wszystkie wiaty wyposażone są w tak zwane city lighty, czyli tablice podświetlane, które wieczorem już tam, gdzie są podłączone, świecą, ładnie to się prezentuje. Natomiast pozostałe jeszcze są niepodłączone, jesteśmy w trakcie podłączenia. Wkrótce nowe wiaty pojawią się m.in. przy remontowanej ulicy Wysockiego koło Starej Kopalni czy w pobliżu dworca Miasto. Koszt nowej wiaty oscyluje w granicach od 10 do 20 tysięcy złotych w zależności od rozmiaru i potrzeby wykonania dodatkowych prac instalacyjnych. Dotychczas na ten cel miasto wydało około 500 000 złotych. Do końca roku kwota ta wzrośnie o około 300 tysięcy złotych. Ponad 800 uczniów z wałbrzyskich szkół przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Jak mówi młodzież, nie był on w tym roku specjalnie trudny. Egzamin podzielony jest na trzy części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i język obcy. W części humanistycznej sprawdzany jest zakres wiedzy z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Egzaminy trwają 3 dni. Jak mówią uczniowie po napisaniu części humanistycznej, egzamin nie był w tym roku zbyt trudny. Dużo było tekstów do przeczytania i do odpowiedzi od tych tekstów. Na zasadzie skojarzenia bardziej niż samej wiedzy, bo dat było bardzo mało, było jedno zdanie chronologicznie do ułożenia, to też można było bardzo łatwo na logikę wziąć. Egzamin nie był jakoś dość specjalnie trudny, dużo rzeczy na zrozumienie, takich na logiczne myślenie niż do zapamiętywania dat i takich szczegółów. Większość zadań z tekstu i tego typu rzeczy na ludzką logikę. Wyniki egzaminu gimnazjalnego mają duży wpływ na to, czy uczniowie dostaną się do wybranej szkoły. Jest to taki sprawdzian, jak sobie radzę z sytuacji stresowej, jak ta wiedza, którą przez te 3 lata, z którą się zapoznawałem, dzisiaj jest przeze mnie praktycznie zastosowana. I od tej strony jest to na pewno ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Do egzaminu w tym roku przystąpiło ponad 800 wałbrzyskich gimnazjalistów.
Prawdopodobnie za 5 lat uczniowie w zespole szkół nr 1 będą zdawać międzynarodową maturę. Szkoła czeka już na ostateczny certyfikat. Jeśli zyska akceptację organizacji po jesiennej wizytacji, będzie mogła rozpocząć ostateczne przygotowania do międzynarodowej matury. Przez ostatnie miesiące nauczyciele zespołu szkół nr 1 przygotowywali nowe programy kształcenia. 2 lata temu, kiedy rozpoczęliśmy wdrażanie powolne programu, zresztą uzyskanie certyfikatu międzynarodowej matury zaplanowaliśmy najpierw poprzez wdrożenie międzynarodowego programu edukacyjnego w gimnazjum i następnie po gimnazjum w liceum. Szkoła musiała przejść 2 fazy wstępne, żeby przystąpić do weryfikacji. W pierwszej fazie uzyskała międzynarodowy certyfikat kształcenia. Nauczyciele musieli przygotować się merytorycznie i metodycznie do programu. Musieli zupełnie zmienić swój system kształcenia. Mało tego, nie tylko w metodach, ale także i oceniania. Drugi etap kandydacki rozpoczął się we wrześniu zeszłego roku. W listopadzie w szkole była wizytacja z Genewy, która miała sprawdzić stan przygotowań do programu międzynarodowych matur. Wizytatorka przyjechała i w zasadzie była 2 dni. Kontrolowała nie tylko zajęcia, ale także prowadziła rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami. Sprawdzała dokumentację. Bardzo obfity był to program, wypełniony co do minuty. W kwietniu odbył się w szkole test predyspozycji językowych i test z języków obcych dla dwujęzycznego gimnazjum nr 12, które funkcjonuje w zespole szkół nr 1. W gimnazjum nauka przebiega w językach angielskim, niemieckim i francuskim. Pierwsze i drugie klasy w gimnazjum są już nauczane według nowych zasad, interdyscyplinarnie. Nauczyciele spotykają się co tydzień w szkole i układają wspólne tematy, łącząc na przykład wiadomości z matematyki, WF-u i biologii. Szkoła wciąż realizuje polską podstawę programową. Ale zgodnie z wytycznymi międzynarodowej organizacji, których celem jest kształcenie takie holistyczne, całościowe, interdyscyplinarne. I dlatego też właściwie łączymy treści polskiej podstawy programowej z różnych dziedzin, z różnych przedmiotów, na pewnych poziomach i budujemy właściwie, można powiedzieć, tematy i zagadnienia wspólne. Jak mówi dyrektor Oksana Citak, uczniowie uczą się w ten sposób samodzielnego myślenia i działania, a zarazem współpracy w grupie, ponieważ zadania wykonują razem. Ponadto kryteria oceniania zupełnie są inne niż w Polsce. W systemie oceniania w szkole polskiej jest w zasadzie, ja to nazywam systemem ilościowym, gdzie w zasadzie określa się jaki procent, czyli ile musisz zrobić na ile procentów, żeby uzyskać takie, a nie inne zadanie. System oceniania w międzynarodowym programie edukacyjnym jest zupełnie inny. Tam się tworzy bardzo wyraźne kryteria, na przykład nie tylko uczciwość akademicka, ona jest bardzo ważna, ale kreatywność, samodzielność myślenia. Na świadectwie uczniowie będą mieli tradycyjne oceny polskie, ale oceniani będą według nowych kryteriów. Jesienią szkoła może spodziewać się kolejnej wizytacji. Ocena wizytatorów zdecyduje o tym, czy szkoła otrzyma certyfikat w przyszłym roku, czy nie, a od tego zależeć będzie, czy do nowej matury uczniowie będą mogli zasiąść za 5 lat. O tym, że w Wałbrzychu można znaleźć pracę, świadczy liczba 20 firm, które podczas Giełdy Pracy i Edukacji poszukiwały pracowników. Giełda odbyła się w Wałbrzychu po raz 3. Prezentowały się na niej głównie firmy z naszego regionu oferujące pracę oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji. Mamy tutaj dzisiaj około 37 wystawców, w tym jest około 20 pracodawców, a wśród pracodawców również są agencje pracy tymczasowej, które reprezentują jakby interesy wielu pracodawców. Także branż w związku z tym mamy bardzo dużo. Poprzez hotelarskie, gastronomiczne, budowlane, związane z bezpośrednią produkcją, jak też takie poszukiwane zawody jak kierowca autobusu, spawacz, szwacz. Na tym etapie rekrutacji poszukujemy kierownika sprzedaży i marketingu, pracowników sprzedaży, marketingu, kasjera, przewodników, szefa kuchni. I na tym etapie jest to wszystko właściwie, czego szukamy. Pracownicy będą zatrudnieni najwcześniej od września. Później będziemy poszukiwali kolejnych osób. Po prostu ten etap służy temu, żeby te osoby, których szukamy teraz, zorganizowały w pewien sposób swoje zespoły. No, tak jak mówię, w tej chwili jest to około 10 osób, na pewno będzie ich więcej. W tej chwili potrzebujemy i mamy zapotrzebowanie na pracowników porządkowych na teren Wałbrzycha i okolic. Obsługujemy tutaj też Szczawnozdrój, także bardzo chętnie jako Zakład Pracy Chronionej będziemy przyjmowali pracowników tutaj do pracy. Przede wszystkim potrzebujemy osób, które chcą pracować. Ze względu na to, że jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej, ze swojej strony próbujemy pomóc pracownikom i po prostu udostępnić im możliwość podjęcia pracy. Myślę, że to jest stanowisko, które nie wymaga jakichś specjalnych kwalifikacji i umiejętności. Zawsze każdy, jeżeli tylko ma dobrą chęć,
może się przyuczy. Wprawdzie podczas giełdy nie zostały podpisane żadne umowy o pracę, ani nie przeprowadzano zobowiązujących rozmów kwalifikacyjnych, ale była to doskonała okazja, by za jednym razem pozostawić swoje CV w kilku firmach. Dzisiaj to jest takie chyba bardziej rozpoznanie pod kątem tego, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o zatrudnienie i też jacy są potencjalni pracownicy. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że pracodawcy bardzo chętnie dzisiaj przyjmują dokumenty aplikacyjne, takie jak CV i na tej podstawie później już dokonują takich bezpośrednich kontaktów z osobami, których poszukują. Bardzo dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych. Niestety ofert dla nich jest coraz mniej. To jest taki czas, gdzie trzeba się zastanawiać nad tym, czy nie podjąć dalszej nauki, przekwalifikowania, kształcenia, czy to w postaci właśnie jakiejś szkoły wieczorowej, kursu, szkolenia. Jeżeli nawet pracodawca wskazuje, że poszukuje osoby bez kwalifikacji, to oczekuje umiejętności, takich jak na przykład prawo jazdy, czy uprawnienia na wózki widłowe. Mamy sygnały z zagranicy, że łatwiej zdobyć pracę jako operator wózka widłowego niż kierowca zawodowy. Aktualnie najczęściej poszukiwanymi pracownikami w Wałbrzychu są sprzedawcy, kierowcy autobusu oraz opiekunowie osób starszych. Zakończyła się sprawa sporu zbiorowego w Wałbrzyskim Urzędzie Miejskim. Kolegium Arbitrażu Społecznego w Świdnicy nie uwzględniło żądań związków zawodowych. Orzeczenie kolegium nie podlega odwołaniu. Spór trwa od 2012 roku. Już wtedy związkowcy żądali podwyżek dla pracowników, a magistrat odpowiadał, że nie ma na to pieniędzy. W przeciągu tych 8 lat, tych 7 lat, co są pracownicy pracują, nie było żadnych tak naprawdę podnoszenia naszych płac. Mówimy o realnych płacach, bo jeżeli od 2007 roku, bodajże 2008, minimalna płaca wzrosła o prawie 473 zł brutto, to u nas te wynagrodzenia stanęły w miejscu. Jak argument związkowcy podawali to, że w innych miastach na prawach powiatu zarobki są waloryzowane na bieżąco. Więcej zarabiają także inspektorzy w Wałbrzyskim Starostwie Powiatowym. Postulaty, które są zgłoszone przez związki zawodowe, są nie do przyjęcia przez tutejszy urząd. To znaczy, jeśli chodzi o kwestię waloryzacji pensji pracowników za lata ubiegłe, jest to postulat niemożliwy do zrealizowania z uwagi na to, że poprzednie lata to już okres zamknięty w świetle przepisów o ustawie o finansach publicznych i nie ma możliwości wypłaty takiej waloryzacji czy takiej podwyżki. Prezydent Wałbrzycha wielokrotnie powtarzał, że żądania waloryzacji wynagrodzeń są niemożliwe do zrealizowania. Mediacje w Urzędzie Miejskim nie przyniosły rozwiązania konfliktu. Podpisano protokół rozbieżności. Sprawa trafiła do sądu arbitrażowego. Kolegium Arbitrażu Społecznego w Świdnicy nie uwzględniło wniosku związków zawodowych. Orzeczenie kolegium nie podlega odwołaniu. Komisja rewizyjna w Starostwie Powiatowym badająca sprawę delegacji starosty Józefa Piksy zakończyła postępowanie, zapowiadając skierowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zbadanie całej sprawy. Jak odpowiadał starosta podczas sesji Rady Powiatu, nie otrzymał raportu z prac komisji i nie ma się do czego ustosunkowywać. Przypomnijmy, że starosta Józef Piksa wypłacił sobie blisko 6000 zł za ponad 100 delegacji. Starosta jeździł prywatnym samochodem, bo jak twierdził, tak jest taniej. Opozycyjni radni zakwestionowali m.in. to, że za te same odcinki starosta wyliczał sobie różne kwoty i wpisywał różną ilość kilometrów. Jak mówił podczas sesji przewodniczący komisji rewizyjnej radny Marek Tarnacki, komisja rewizyjna przebadała 20 delegacji, wysnuła 5 zarzutów wobec starosty i skieruje sprawę do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W odniesieniu do podróży które miały miejsce na terenie miasta Wałbrzycha, komisja rewizyjna uważa za niezasadne rozliczanie tych wyjazdów na obszarze miasta, które jest siedzibą jednostki. W odniesieniu do wątpliwości odległościach wykazywanych w rozliczeniach przedstawianych przez pana starostę Józefa Piksę, a odległościami przyjętymi przez komisję rewizyjną, przedstawionymi wcześniej we wniosku z 1 kwietnia 2014 roku, komisja rewizyjna uważa, iż korzystając z auta prywatnego do celów służbowych, wykazując odległość przejechaną, należy korzystać ze wskazań licznika kilometrów w celu określenia rzeczywistej
odległości przejazdu. Komisja wskazała też, że jeśli starosta wyjeżdżał w dłuższą podróż służbową, powinien był to szczegółowo opisać, a jeśli gdzieś otrzymywał bezpłatny posiłek, to nie powinien sobie wyliczać diet żywnościowych. Zakwestionowała także rachunek o wysokości 194 zł z jednego z hoteli, w którym odbywał się konwent starostów, a w którym starosta wałbrzyski miał zapłacić m.in. za wynajem sali. Jak tłumaczy Józef Piksa, była to impreza przygotowywana przez Urząd Marszałkowski i każde starostwo się do niej dołożyło. Poza tym, jak mówił, nie może ustosunkować się do raportu komisji, bo go nie dostał. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy ani protokołu, ani wniosku. Dzisiaj mieliśmy posiedzenie zarządu i owszem, te wnioski, pomówienia otrzymały media, ale nie otrzymał zarząd i nie otrzymałem ja. A więc, no czy to nieprawda, że pan Tarnacki robi sobie kampanię wyborczą? Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w terminie 7 dni od otrzymania dokumentu odnoszącego się do stwierdzonych niepełnomocności. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy niczego, a więc w związku z tym nie można się było do niczego odnieść. Jak tłumaczył radny Tarnacki, opóźnienie było spowodowane tym, że ostatnia sesja powiatu była 2 miesiące temu, a dzień po obradach komisji, kiedy sporządza się protokół, wypadł tuż przed świętami, w Wielki Piątek, dlatego nie został on skończony na czas. Obiecał, że przedstawi go dziś zarządowi, który ustosunkuje się do niego podczas następnej sesji w starostwie. Przedsiębiorca, który chce wybudować krematorium w Boguszowie Gorcach, nie poddaje się i po raz kolejny złożył do starostwa powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę. Mieszkańcy, którzy nie chcą spalarni obok swoich domów, przyszli na sesję Rady Powiatu. Starosta obiecał im, że nie będzie dłużej czekał na uzupełnienie dokumentacji przez przedsiębiorcę. Przypomnijmy, że historia budowy krematorium w rejonie ulic Kamiennogórskiej i Łącznej w Boguszowie Gorcach, wielokrotnie oprotestowywanej przez mieszkańców, ciągnie się od 2007 roku. Już 3 razy inwestor, firma PPHU Armii, starał się o pozwolenie i za każdym razem spotykał się z odmową ze względu na zastrzeżenia o charakterze sanitarnym. Znów złożył wniosek, ale został on ponownie odrzucony przez starostwo powiatowe z racji braków merytorycznych. Data, do kiedy przedsiębiorca ma uzupełnić dokumenty, to 9 maja. Palarnia zwłok ma być zakładem na dużą skalę i spalać 20 ciał dziennie, czyli ponad 7 tysięcy ciał rocznie, podczas gdy inne krematoria na Dolnym Śląsku spalają około 1500 ciał rocznie. Dlatego mieszkańcy okolicznych domów desperacko walczą, żeby zakład nie powstał tuż pod ich oknami, a opozycyjni radni zarzucają staroście, że daje przyzwolenie na to, żeby sprawa ciągnęła się w nieskończoność, przyjmując kolejne wnioski o przedłużenie terminu. Piece, nie będę wymieniał ich nazwy, nie posiadają wbudowanego urządzenia do chłodzenia szczątków, wobec czego szczątki są wygarniane z pieca ręcznie i rozkładane na stole celem schłodzenia przed umieszczeniem w dodatkowej odrębnym kruszarce, młynki. Nad stołem chłodzenia w projekcie przewidziano wyciąg niezbędny do zabezpieczenia procesu chłodzenia, jednak nie ma urządzeń filtrujących i w projekcie nie przewidziano właśnie tego systemu filtracji, który pozwoliłby obniżyć emisję tlenków azotu, tlenku siarki, zawartości pyłów, które będą się wydostawać z tego urządzenia krematoryjnego na zewnątrz. Proszę Państwa, one będą tymi elementami, które będą zagrażać bezpieczeństwu życia osób, które są sąsiadami tego zakładu. Jak mówił radny, dioksyny będą emitowane z krematorium przez cały czas. Dodatkowo będzie zagrożenie epidemiologiczne, bo przy spalarni ma być składowisko trumien, a mieszkańcy będą zmuszeni uczestniczyć w całym procesie pochówku, bo będą tam przyjeżdżały kondukty pogrzebowe. Kwestia planowanych kanalizacji to jest kwestia przyłącza do miejskiej kanalizacji. To zresztą pan wojewoda tutaj podnosi w tym swoim stanowisku, dlatego to zostało cofnięte. Jak odpowiadał naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Bogusław Buczyński, na razie te zarzuty nie są zasadne, ponieważ inwestor nie złożył jeszcze nowej wersji projektu i nie wiadomo, jaki on będzie. Może zajdą tam zmiany. Apel do starosty wystosowali również mieszkańcy. Panie Józefie, niech pan się przestanie bać. Niech pan się przestanie bać, być przeciwnym tej inwestycji, dlatego że gmina Boguszów jest przeciwna. Gmina Boguszów protestuje przeciwko budowie krematorium od 2009 roku. Ja przejrzałem dokumenty wszystkie, tam jest cała masa punktów takich, na które musi się pan powołać i nie podpisywać pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, mimo
że taką decyzję pan podpisał. Jak mówił Grzegorz Błażewicz, problemy mieszkańców już się zaczęły, bo na terenie zakładu funkcjonuje prawdopodobnie przechowalnia zwłok. Nie wiadomo, czy jest na to odpowiednie zezwolenie. Usłyszeliśmy też na tej komisji ostatniej, że jest złożony wniosek o kolejny krematorium w Mieroszowie, więc to, ja nie wiem, to ma być jakaś taka klamra spinająca pana karierę, że będą dwa krematoria, jedno będzie w Mieroszowie, jedno będzie w Boguszowie. No w Stanach mają Dolinę Krzemową, my będziemy mieć Dolinę Krematoryjną. Nie wydaje mi się, żeby to było sensowne rozwiązanie, zważywszy, że państwo dzisiaj mówicie dużo o turystyce. Jak odpowiadał starosta Józef Piksa, sprawa wróciła, ponieważ przepisy się zmieniły w 2010 roku i krematoria usunięto spośród zakładów pogarszających stan środowiska. To wykorzystał właściciel firmy i wznowił walkę. Jak obiecywał starosta, zdanie mieszkańców będzie wzięte pod uwagę, zanim zostanie rozpoczęte jakiekolwiek postępowanie. Mają być najpierw konsultacje społeczne, a projekt ma być udostępniony do wglądu. Musi być przygotowana prawie nowa dokumentacja. Wszystkie uwagi, sprawy, również mieszkańców gminy będą szczegółowo badane, wzięte pod uwagę, zanim zostanie wydana jakakolwiek decyzja. Jak mówili podczas sesji boguszowscy radni, na razie gmina Boguszów Gorce przygotowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym może znaleźć się wskazanie, że w tym konkretnym miejscu budowa spalarni zwłok jest niemożliwa. Starosta dodał, że jeśli inwestor nie złoży dokumentów w terminie, nie otrzyma zezwolenia i nie będzie kolejnego przedłużenia, ale jeśli złoży, wszystko będzie ponownie rozpatrzone. Wygląd Szczew na Zdroju ma się zmienić. Zmiany obejmą Słoneczną Polanę, gdzie ma powstać nowy obiekt sportowy, część wzgórza Gedmina, teatr letni, muszlę koncertową i czerpnie powietrza. W uzdrowisku pojawi się też Henryk Wieniawski i zagości tam na stałe. Prace na wzgórzu Gedymina i Słonecznej Polanie planowane są od lat. Jak mówią władze Szczawna, zainteresowanie inwestorów tym terenem było zawsze ogromne, ale kończyło się, gdy obie strony przechodziły do kwestii finansowej. A było tam kiedyś na przykład duże pole golfowe. Planowane prace mają kosztować prawie 4 miliony złotych, z czego Urząd Marszałkowski dołoży gminie 2 miliony 780 tysięcy, o 600 tysięcy więcej niż przyznano pierwotnie. Chodzi o to, żeby tam powstał duży obiekt kubaturowy, w którym będzie i część gastronomiczna, bo o taką dopytują się przyjeżdżający do nas na leczenie, kiedy spacerują właśnie w tych okolicach, a także i część magazynowa. Jak mówi burmistrz, wziął pod uwagę lokalnych przedsiębiorców, którzy skarżyli mu się na niskie zyski poza sezonem letnim. Nowy obiekt ma mieć taras widokowy, z którego będzie można m.in. oglądać ekstremalne zawody rowerowe 4Cross. 10 maja ma się odbyć na Słonecznej Polanie po raz kolejny Puchar Świata w tym sporcie. Prace rozpoczną się zaraz po zawodach. Ma się też zmienić teatr letni, który na razie odstrasza turystów. Rewitalizacja teatru letniego, zadanie opiewające na kwotę w sumie około 1 800 000, gdybyśmy powiedzieli około 2 milionów złotych, no i z tego też około 70% jest dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski sfinansował tą część. Pozwoli nam to na odbudowanie amfiteatru, który został, no nie potrafię dokładnie powiedzieć, w którym roku, zniszczony, spalony i z odtworzeniem wstrzymywaliśmy się. Tam właściwie ta część, tak bym powiedział, parku, nie chcę użyć słowa strasza, ale zrobi nieprzyjemne, niemiłe wrażenie. Obecnie gmina oczekuje na pozwolenie na budowę i kiedy je otrzyma, ma się rozpocząć nowa era zdewastowanego amfiteatru. Rewitalizowane będą także mniejsze obiekty. Po otoczeniu zakładu przyrodoleczniczego, gdzie pojawiły się nowe krzewy, po siłowni zewnętrznej w Parku Szwedzkim czy remoncie szaletu miejskiego przyjdzie teraz kolej na muszlę koncertową czy czerpnie powietrza w Parku Zdrojowym, która zostanie wyposażona we wskaźniki temperatury i wilgotności powietrza. Ma przypominać kopułę przy ulicy Kościuszki. Pojawi się też ławka z figurą Henryka Wieniawskiego. To wszystko za 200 tysięcy złotych, z czego województwo pokryje 75%. W związku z tym, że w strategii województwa dolnośląskiego zapisaliśmy, że uzdrowiska, że są miejsca na południu, które są szczególnie takim potencjałem, gdzie mogą być później miejsca pracy, które mogą przyciągać innych ludzi, to powinniśmy w nie inwestować i właśnie takimi są uzdrowiska. Jak podkreślał marszałek, cieszy się, że udało się w ciągu ostatnich dni wywalczyć dodatkowe 600 tysięcy złotych na wzgórze Gedymina i 200 tysięcy złotych z Funduszu Pomocy Rozwojowej na muszlę koncertową, czerpnie i ławkę z Henrykiem Wieniawskim.
uzdrowiska na Dolnym Śląsku będą dofinansowane. Bo to są nasze perełki i one powinny po prostu systematycznie dostawać pieniądze. W tamtym roku udało się 130 tysięcy, a w tym roku 200. No i na te zadania, które pan burmistrz tutaj wymienił. No i to jest taka dobra perspektywa, bo można planować i w przyszłym roku, i w następnym. Także chcemy podać przez 5 lat prawie milion złotych dodatkowo. Na uzdrowisko Szczawno-Jedlina zarząd województwa planuje wyłożyć 8 milionów złotych. Jak mówi Jerzy tutaj, przez rok i kilka miesięcy od przejęcia spółki Urząd Marszałkowski wyłożył na nią więcej pieniędzy niż Skarb Państwa przez 10 poprzednich lat. Władze Wałbrzycha chcą odbudować partnerską więź, która dawniej łączyła nasze miasto z Pszczyną. Głównym pomostem nowego porozumienia ma być historyczna postać księżna Daisy von Pless. Choć Wałbrzych i Pszczynę dzieli ponad 280 km, to oba miasta mają bardzo ważny wspólny mianownik – dziedzictwo kulturowe pozostawione przez ród Hochbergów, którzy rezydowali głównie w Wałbrzychu, ale również posiadali majątki i ziemię w Pszczynie, gdzie stworzyli swoją letnią siedzibę. Ścisła współpraca między miastami trwała do 1943 roku. Później więzy zostały poluzowane, ponieważ Hochbergom odebrano wszelkie posiadłości na terenie Polski. Teraz intencją władz Wałbrzycha jest powrócić do partnerstwa obu miast. Panowie na Książu i w Pszczynie przez ponad 100 lat inwestowali w oba miasta, inwestowali w skomunikowanie obu naszych miast, w skomunikowanie regionów. Trwała bardzo rozwinięta współpraca i wymiana ludzi, dóbr i usług. Natomiast rodzina Hochbergów była motorem i orędownikiem tych kontaktów. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że o takiej ścisłej współpracy naszych miast może świadczyć to, iż przed rozpoczęciem II wojny światowej w Wałbrzychu jedna z ulic nosiła nazwę ulicy Pszczyńskiej oraz był również działający w mieście hotel pszczyński. Aktualnie szeroko promowana w obu miastach jest osoba księżnej Daisy. O jej życiu i działalności na rzecz Wałbrzycha dowiadywaliśmy się przez cały ubiegły rok, głównie dzięki działaniom Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W Zamku Książ oglądaliśmy wystawę listów księżnej i poznaliśmy jej życie prywatne z pamiętników przetłumaczonych przez Barbarę Borkowy. Pszczyna natomiast jako miasto promuje się pod hasłem Perła Księżnej Daisy. Do dzisiaj ten element historii służy działaniom promocyjnym, ale podejmowanym osobno. Mamy więc nadzieję, że będziemy mogli wspólnie na tym polu współpracować, że będziemy mogli podjąć promocję i współpracę na płaszczyźnie kulturalnej, edukacyjnej. Mamy również wiele obiektów zabytkowych, które ta postać wiąże ze sobą. U nas oczywiście jest to Zamek Książ, w przypadku Pszczyny są to dobra pszczyńskie, w których w tej chwili działa Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Jeśli chodzi o nas, organizujemy również Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble imienia księżnej Daisy von Pless. W tym roku po raz drugi Pszczyna będzie promować się podczas Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w dniach od 1 do 4 maja. Prezydent Wałbrzycha, przedstawiciele Zamku Książ i Fundacji Księżnej Daisy von Pless zostali zaproszeni do uczestnictwa w Daisy Days, plenerowej imprezie organizowanej cyklicznie na Rynku Pszczyńskim, który w dniach od 23 do 25 maja zmieni się w Ogrody Księżnej. Prawie 100 tysięcy złotych łącznie otrzymają parafia ewangelicko-augsburska oraz Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na renowację swoich zabytkowych obiektów. Parafia ewangelicko-augsburska w Wałbrzychu od lat remontuje stopniowo Kościół Zbawiciela. Ten zabytek to nie tylko obiekt sakralny, ale też często miejsce, gdzie odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha. Kościół Zbawiciela jest jednym, myślę, z najważniejszych zabytków, poza oczywiście zamkiem w Książu, poza tutaj małym kościółkiem Matki Boskiej Bolesnej, to jakby za Pałacem Szetryców, to jakby kolejny. W zeszłym roku obchodziliśmy 225-lecie od poświęcenia tegoż zabytku. Poza tym ze względów kulturalnych jest to zabytek znaczący także i z tego względu, że zaprojektował go znany śląski architekt Karl Gotthard Langhans, który, jak wiemy, zbudował nie tylko trzy kościoły ewangelickie na Dolnym Śląsku, ale również bramę brandenburską w Berlinie. Stąd poza tym jest jeszcze inna bardzo ważna rzecz. Kościół ten, jego wnętrze ma niesamowitą akustykę i dlatego bardzo dobrze wychodzą w tym właśnie zabytkowym wnętrzu wszelkiego rodzaju koncerty.
W latach 2005-2007 parafia pozyskała na remont kościoła łącznie 530 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury, Gminy Wałbrzych, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Funduszu Kościelnego. W latach 2008-2011 gmina Wałbrzych i Urząd Marszałkowski przekazały łącznie 95 tysięcy złotych. W ostatnich dwóch latach parafia pozyskała prawie 70 tysięcy złotych, a w tym roku Rada Miasta Wałbrzycha zdecydowała o przekazaniu kwoty ponad 64,5 tysiąca złotych. Prawdą jest, nie spodziewałem się takiej dobrej wiadomości, bym powiedział nawet wspaniałej wiadomości. I stąd już mogę podziękować i Radzie Miejskiej, i Panu Prezydentowi za realizację tego naszego, przychylenie się do tego naszego wniosku, który złożyliśmy. Cóż można za to zrobić? No jestem troszkę zaskoczony, no ale myślę, że przynajmniej trzy duże okna, ponieważ jesteśmy w trakcie wymiany stolarki budowlanej, rekonstrukcji stolarki budowlanej w kościele. Myślę, że w tym roku pojawią się przynajmniej te trzy duże okna, a może jeszcze jedno małe. Będzie to oczywiście spory krok. No zostanie nam jeszcze oczywiście 9 dużych i kilka małych. No niestety mimo złożonych wniosków do ministra, do Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego, no te wnioski, jakby brakło nam kilku punktów w tych wnioskach i dlatego dofinansowania nie dostaliśmy. W tym roku ze środków własnych parafia przeprowadziła już remont części ściany i stropu oraz części podłogi w nawie bocznej. Potrzeb oczywiście jest jeszcze wiele. W tym roku chcemy też przygotować jakiś kompleksowy projekt remontu elewacji i ewentualnie w przyszłym roku szukać środków na wykonanie właśnie całej elewacji. Oczywiście to będą już środki dużo, dużo większe, no ale może akurat to zyska uznanie czy też pana ministra, czy gdzieś jeszcze indziej, gdzie będziemy się zwracać. Wałbrzyscy radni zdecydowali również o przekazaniu 30 tysięcy złotych na kontynuację remontu zabytkowej oficyny mieszkalnej należącej do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Wałbrzych pięknieje dzięki inicjatywie Urzędu Miejskiego pod hasłem Ładny Dom. Właśnie rozdano nagrody dla wspólnot mieszkaniowych, które zdecydowały się na czasem dość kosztowne remonty, bo one kosztowały od 100 tysięcy w górę, ale zdecydowały się na remonty łącznie z elewacją i dzięki temu wiele budynków w Wałbrzychu zyskało piękny wygląd. Zwycięzcą jest kamienica przy Alei Wyzwolenia i zdobywcy pierwszego miejsca dostali 5 tysięcy złotych i teraz wszyscy oczywiście zapewniają, że nagrody zostaną przeznaczone na dalsze upiększanie własnych posesji. W regionie wałbrzyskim zaplanowano wiele ciekawych imprez. Zapraszamy przede wszystkim na 26. edycję Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Poza prezentacjami przepięknych roślin oraz możliwością zakupu rękodzielniczych nowości i ciekawych prezentów, będzie można również zobaczyć dokonania pierwszych florystycznych mistrzostw Polski. Tak więc taka wielka ogólnopolska impreza tylko w naszym Zamku Książ. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.